Już działa. Proszę kogoś o potwierdzenie na czacie, czy już na pewno jestem, czy już na pewno mnie widać, czy już na pewno mnie słychać. Widzę, że ktoś pisze komentarz. Danuta pisze, że działa, Agnieszka pisze, że jest, Damian, że też. Okej, okay. no mam potwierdzenia z różnych stron, że działa. Tak więc niniejszym witam Was punktualnie o 19.00. Na webinarze, na którym zamierzam pokazać Wam plik taktyczny, czyli taki arkusz Google, który ja wykorzystuję przy współpracy z klientami do tego, żeby układać marketing, i trochę przy okazji pokażę Wam, jak ja ten marketing układam, pokazując ten arkusz, ale i nie tylko, jak ten marketing układam. I na start będę miał dla Was. Trzy pytania i proszę Was o szczere odpowiedzi na czacie. Im więcej osób, tym lepiej, tym szerszy będziemy mieli pogląd. I jak to u Was wygląda? To nie są jakieś intymne pytania, więc mam nadzieję, że, że dacie radę na nie spokojnie odpowiedzieć. I pierwsze z nich to pytanie do Was: czy działacie w oparciu o strategię w swojej firmie? Czy to jako, nie wiem, jesteście może marketerami, może właścicielami firmy, czy w marketingu działacie w oparciu o jakąś. Strategię. Eee, a ja sobie z chęcią na czacie poczytam, jak to u Was wygląda. Nie do końca. Eee, tak, tak. Okej. Okay. Czyli ktoś działa w oparciu o strategię. Mam startup, więc dopiero zaczynam. Okej, okay, startup to. Tam strategia zmienia się bardzo szybko, to prawda, dobrze by było. Yy, tak, okej, okay. czyli ktoś działa w oparciu o strategię, super, to może coś nowego wniosę, albo samo narzędzie będzie dla Was pomocne, albo proces też kontroli tej strategii, bo to jest też bardzo ważne. Yy, I teraz prosiłbym Was o ocenę, tak w skali od 1 do 10, jak oceniacie marketing w swojej firmie, na ile on działa? Gdzie 10 to działa super, jestem bardzo zadowolony, nie widzę możliwości poprawy praktycznie. Jeden kompletnie nie działa jest beznadziejnie i tak dalej. Tu też jestem ciekaw waszych opinii. Pojawiła się piątka. Eee, Okej, okay. super. Czekam jeszcze na jakieś opinie. Piotr pisze, że 5. Krzysiu, że 5. Czarek siedem. Okej, okay. to daje nam całkiem nie... Gosia półtorej, o kurczę. Dobra, Gosia, to ty musisz wygodnie się rozsiąść. Monika pisze, że osiem. Okej. Okay. Czyli nie jest wcale tak najgorzej, ale na pewno jest możliwość poprawy. Dobra, i teraz jeszcze jedna rzecz, też w skali od 1 do 10, czy marketing w waszej firmie jest poukładany? I to pytam, bo jestem bardzo ciekaw korelacji, jaka zachodzi między tym, że wam marketing działa albo nie, a tym, czy jest poukładany albo nie jest. Jestem ciekaw, czy, czy jest jakaś korelacja. Piotr dał 4, wcześniej dał 5, Czarek dał 5, wcześniej dał 7. Ok. Monika dała 8, wcześniej też dała 8. Dobra, silna korelacja. Czekam jeszcze na pozostałe odpowiedzi. Gosia 125, okej. Okay. Gosia nie bawi się w zaokrąglanie. Eee, super. Dobra, czyli pewnie widzicie jakąś korelację pomiędzy tym, jak ten marketing macie poukładany w jakąś sensowną strategię, plan eee, cokolwiek, a jak on działa. I ja te korelacje chciałbym wam tutaj tylko potwierdzić. Na początek. Sześć rzeczy, które chciałbym, żebyście o mnie wiedzieli tak na start, bo zakładam, że nie wszyscy mnie jakby znają, którzy tu są obecni. Jestem konsultantem marketingu dla sektora MŚP głównie. Nie specjalizuję się w jakiejś wąskiej branży. E, policzyłem ostatnio, że miałem ponad 100 różnych branż już w swoich rękach. E, specjalizuję się natomiast w sektorze MŚP, zaraz powiem na jakich budżetach. Działam tak, że wchodzę do firmy, robię audyt, opracowuję na jego podstawie strategię i potem jestem z tą firmą na stałe. Jako doradca, jako ktoś, kto z zewnątrz kontroluje to, czy ta strategia jest wdrażana dobrze, czy nie. Dotąd miałem w swoich rękach ponad 250 klientów. Pracowałem na budżetach od 600 zł miesięcznie do 150 tysięcy zł miesięcznie i zajmuję się tym od 2016 roku. Co sprawia, że widziałem już całkiem sporo różnych dziwnych rzeczy w branży marketingu. Które to sprawiają, że wiem, jak ważna jest strategia. I teraz, jeden case jest taki. Bardzo często widuję sytuację, w której jest klient, czyli właściciel jakiejś firmy albo marketer, który pracuje w firmie, i on. Zatrudnia jakąś agencję, która na przykład w tym przykładzie ogarnia kampanię w Google Ads. No i na końcu każdego miesiąca jest sytuacja, gdzie klient pyta: Słuchajcie, jak działa nam ta kampania w Google Ads. Na co agencja zazwyczaj uprzejmie wysyła mniej więcej coś takiego? Raport z różnymi ciekawymi cyferkami, wykresami. To jest fajne, kolorowe, dużo tu jest cyferek, CPC, wskaźnik odrzuceń tutaj widzę, unique page views. Fantastycznie. Tylko że. Odpowiedź klienta na to jest zazwyczaj, że dobra, spoko, bo wielu właścicieli firmy i wielu też marketerów nie wie, których z tych cyferek tak naprawdę powinny go interesować. Nie wie, które z tych cyferek co oznaczają, niektóre, nie wiem, wskaźnik odrzuceń, jakby on nie jest tak prosty, intuicyjny, jak się wydaje od razu. A dwa, on nie jest też tak istotny, żeby dawać go w wynikach kampanii Google Ads, bo tam się liczy. Ile my mieliśmy lidów, albo jaki był ROAS głównie, i ta cyfra powinna być na całą stronę, ale agencja od tego ucieka, bo wiadomo, lepiej zalać klienta różnymi dziwnymi cyferkami, niż pokazać tę najważniejszą, bo wtedy klient może wypowiedzieć umowę, e, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jeden rzecz, którą widzę. Wynika to trochę z tego, że tych rzeczy, które można mierzyć, czy to na Facebooku, czy w Google Analyticsie, to w ogóle jest hit, e, czy na YouTubie. Jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, i my trochę nie wiemy, jeśli nie mamy strategii, co jest dla nas istotne, co my powinniśmy mierzyć. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, słuchajcie, mam case, gdzie byłem w Warszawie u swojego klienta na tym warsztacie takim zerowym, tym strategicznym, na sam start. I jedno z pytań początkowych, to był sklep internetowy. Moje pytanie było: słuchaj, Kamil, zmieniłem imię, jak zwiększacie sprzedaż? Na co klient? Odpowiedział, płacimy 4000 tysiące za obsługę Amazona, 2000 tysiące agencji plus 10 tysięcy budżetu za obsługę adsów, dwa ów 2 koła za obsługę Allegro, robimy też Facebooka, Instagrama i jesteśmy na Emag, to jest taki marketplace, oni akurat na zagranicę są, w Polsce nie wiem czy Emag w ogóle funkcjonuje i okej. Okay. Więc ja pytam dalej, słuchajcie, dobra, robicie to i to, tu wydajcie pieniądze, jakie wyniki Wam generują te poszczególne kanały? Na co klient przedstawia mi raport z Basingera, e, i on wygląda mniej więcej tak. Ukryłem tu źródło, bo one sugerują, jaki to jest klient, ja na razie za bardzo nie mogę powiedzieć, jaki jest to klient. I tutaj, jak widzicie, mam nadzieję, że widzicie, ja na telefonie widzę, więc Wy pewnie też. E, dwa słupki, które są z lewej strony, ewidentnie się wyróżniają. E, I to jest sprzedaż na Allegro. I teraz pytam dalej. Jako konsultant, który całkiem nieźle zna się na swojej robocie, który nie mało też bierze za godzinę, pytam dalej. Słuchaj, czemu wydajecie te 16 koła miesięcznie plus czas osoby X, która ogarnia Wam social media na inne kanały, skoro 87% sprzedaży pochodzi Wam z Allegro? Zobaczcie, tutaj było 4 koła z Amazona, 12 za obsługę Google Adsów, sprzedaż jest głównie z Amazona. Pytam kliencie dlaczego, na co klient odpowiedział mi, mniej więcej coś takiego. I ten case widzę bardzo często, on wynika też z tego, że nie mając strategii trochę nie wiemy dokąd idziemy, trochę nie wiemy jakby, jakie wyniki nam poszczególne rzeczy powinny przynosić i trochę tak robimy z przyzwyczajenia pewne rzeczy albo się nad nimi nie zastanawiamy strategicznie. Dużo takich rzeczy widziałem naprawdę też na dużych budżetach. Ktoś pyta, czy wszystko robi watson menadżerze. Na to pytanie odpowiem na koniec webinaru. Dobra. I teraz tak. W związku z tym, z tymi takimi grzechami, chciałbym dzisiaj Wam poopowiadać o tym, jak poukładać marketing, jak sprawdzać, co działa, a co pali wam budżety być może, jak sprawdzać, czy wykonawcy robią dla Was dobrą robotę, czy to są agencje, czy freelancerzy, czy wasi pracownicy, w jakie kanały warto w ogóle inwestować, jak trzymać się strategii na co dzień. I plan na webinar mam taki, że na początek przez 20 minut, tak mniej więcej, będę opowiadał o tym, jak podchodzę do projektowania strategii. Na przykładzie szczapy mówiąc jakby kolokwialnie, nie będzie to przykład żadnego mojego konkretnego klienta. No bo strategia to jest coś, czego ja nie mogę odkryć jakby tak, tak publicznie. Dużo by mnie to kosztowało, gdybym to zrobił, więc ten przykład będzie wymyślony, ale myślę, że fajnie będzie obrazował to, w jaki sposób do strategii ja podchodzę ze swoim niewielkim zespołem i od tego zacznę. Potem pokażę, jak przechodzimy od strategii do planu działania, czyli do harmonogramu konkretnego na dany kwartał, co my w tym kwartale możemy zrobić, czyli przejście od strategii do działania, bardzo ważne. Potem pokażę, jak weryfikujemy efektywność strategii. Powiem pokrótce, od czego moim zdaniem warto zacząć w ogóle, żebyście mieli taki trop rozpoczęcia, co można z tym zrobić. I na koniec, tak jak mówiłem, będzie okazja do zadania pytań i odpowiedzi. Na sam koniec, jak już po części merytorycznej. Będzie sesja pytań i odpowiedzi do wyczerpania pytań albo do wyczerpania prowadzącego. Któraś z tych dwóch rzeczy prawdopodobnie będzie miała miejsce, skończą się pytania, albo ja się skończę. I pokażę Wam, będę rysował w Miro, lejek marketingowy. Pokażę Wam, jak do tego podchodzę, pokażę Wam potem, jak my to przekładamy na plan działania, ten lejek i pewne rzeczy związane ze strategią, i opowiem też trochę o tym, jak tworzyć tabelki do mierzenia efektywności. I wszystko zaczyna się, tak jak mówiłem, od strategii na dobrą sprawę. I teraz na początek chciałbym powiedzieć, czym strategia dla mnie nie jest. Nie jest dla mnie strategia taką, jak ja rozumiem. Spisaniem różnych misji, wartości, wizji, reason to believe, propozycji wartości, nawet USP, ESP, różnych takich rzeczy, o których na pewno słyszeliście w kontekście strategii w różnych miejscach. Dla mnie to nie jest strategia marketingowa, to może być strategia komunikacji, to może być strategia marki ale to jest część strategii marketingowej. Strategia marketingowa powinna odpowiadać na pytanie, jak za pomocą marketingu my chcemy wpływać na nasze przychody. A strategia komunikacji, strategia marki odpowiada na pytanie, jak my chcemy być kojarzeni w naszym konkretnym segmencie. I to jest trochę coś innego. Jeśli macie strategię komunikacji bądź strategię marki, to wiedzcie, że wasza strategia marketingowa jest niepełna. Brakuje w niej prawdopodobnie konkretów. Druga rzecz, strategia to nie jest plan. Na przykład Postów, to nie jest plan publikacji. Tu też nie o to chodzi w strategii zupełnie. Strategia jest dużo wyżej niż plan komunikacji. Bo plan komunikacji to jest tam na samym dole, tak jakby. E strategia jest dużo wyżej. E kolejna rzecz, z którą ja do której jestem sceptycznie nastawiony, to obfitość strategii. Tu macie screenshot ze strategii. E Chyba takiej, którą ja kiedyś robiłem, też robiłem kiedyś takie strategie, Dlatego mogę z pełną świadomością powiedzieć, to nie jest dobry pomysł, bo to nie do końca działa. Nie chodzi o to, żeby klient dostał 93 strony strategii, żebyście wy tak podchodzili do strategii, że ona musi być duża, wszystko musi być szczegółowo opisane i tak dalej. Bo wdrożyć potem takie coś, co ma 93 strony, jest napisane mądrym językiem marketingowym, którego skuma tylko marketer. To nie jest dobry pomysł, żeby to wdrażać na całą firmę, na marketing, i żeby każdy po kolei rozumiał o co w tym chodzi. I jeszcze jedna rzecz, do której mam uprzedzenie pewne, to zakładanie w strategii, że nasz wykres przychodów będzie szedł tak. To też nie do końca o to chodzi, żeby cele były wyssane z palca to raz, ale żeby zakładały, że ciągle będziemy mieli wzrost. Bo jeżeli zrobicie sobie strategię dzisiaj. To wiedzcie, że w przeciągu roku, dwóch, trzech prawdopodobnie będziecie coś w tej strategii zmieniać. I już abstrahując od tego, że trochę są dynamiczne czasy dla wielu branż, to i tak zawsze było tak, że strategia jest pewną hipotezą, pewną, pewne jest tam prawdopodobieństwo, że ona raz nie zadziała, a dwa, że pewne jej elementy będzie trzeba wymienić, i dlatego tak mega bardzo ważna jest umiejętność tego żeby weryfikować jej efektywność i żeby wiedzieć, które jej elementy być może trzeba zmienić, które nie działają. Dajcie proszę znać na czacie, tak będzie nagranie. Dajcie proszę znać na czacie, czy to, co dotąd Wam powiedziałem ma sens, bo teraz już chcę przejść do arkusza taktycznego i jeszcze jedna ważna rzecz. Strategia kończy się w asanie. To jest rzecz, którą ja często powtarzam klientom, czyli jeśli robimy strategię, to ona musi się skończyć na zadaniach konkretnych, które mamy do wykonania. Asana to jest taki program do, do zarządzania zadaniami dla tych, którzy nie wiedzą. Ja lubię tak mówić, ja pracuję na Asanie, i dla mnie współpraca z klientami, etap strategiczny kończy się na tym, że mamy na kwartał pierwszy rozpisane zadania w Asanie. Po to, żeby tę strategię, po prostu mówiąc kolokwialnie, kopnąć do przodu, żebyśmy zaczęli ją wdrażać, żeby nie była ta strategia pułkownikiem, dokumentem jakimś, który odstawiamy na półkę. Tylko, żebyśmy coś z nią zrobili. Tak, dostałem potwierdzenie, że to, co mówię, ma sens, więc teraz już chciałbym z Wami przejść do pliku taktycznego, czyli do arkusza. Już, 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 już. Do tego arkusza, którego pewnie widzieliście na stronie, jak się zapisywaliście, którego być może też widzieliście w mailach, do arkusza plik taktyczny. I pierwszy arkusz, który tutaj jest, to jest arkusz Strategia. I teraz zobaczcie, jaka od niego bije fenomenalna moim zdaniem prostota. Cele, jak zrealizujemy cele? Jak zmierzymy realizację tych celów? Jak zmierzymy, jakie są kluczowe wskaźniki tych poszczególnych działań, na jakim one są teraz etapie i do kiedy my chcemy osiągnąć te cele? I to jest najważniejsza część strategii. E, tu są jeszcze trzy zakładki, o których ja zaraz będę opowiadał, czyli informacje o klientach, informacje o naszej marce i lejek marketingowy, który ma nam dowozić konkretne rezultaty. Ale kolejna zakładka to już jest plan działania. To już jest zakładka, gdzie mamy cele na pierwszy kwartał, na przykład 2024 i rzeczy, które my chcemy zrobić w 2000, na początku przyszłego roku, w pierwszym kwartale. Potem Wam powiem, dlaczego tutaj to jest podzielone na kwartały. E, ale tyle. Dla mnie, odkąd zamykam to w czterech arkuszach, czasami w pięciu, bo trzeba tu coś dodać. E, czasami tych arkuszy nawet jest trzy, bo jeśli firma nie jest duża, jeśli działa w B2C, e, to czasami nawet nie ma zakładki o klientach, e, bo dużo rzeczy, dużo komunikatów tam po prostu trzeba testować. E, i ja uważam, że to, czego nie musi tutaj być, to niech tego tutaj nie będzie. Staram się klientów edukować, bo mówiąc wprost, jakby jest trochę tak, że te strategie są tak obszerne dlatego, że kosztują 15-20 tysięcy czasami. No i wiecie, jak płacicie strategowi 15-20 tysięcy za strategię, to raczej nie oczekujecie, że dostaniecie finalnie, wiecie, trzy karty w Wekselu. No. Hello, nie. Więc trochę jest takie. Sztuczne pompowanie tego, że no dobra, to musi mieć co najmniej 100 stron, bo oni nam zapłacą za to 15 koła, i my musimy pokazać, że siedzieliśmy nad tym miesiąc, że to jest efekt wytężonej pracy i że każda z tych stron w tym PDF-ie jest kluczowa dla tego biznesu. Tak w wielu przypadkach moich konkurentów to wygląda. Im prościej, tym lepiej, bo tym bliżej mamy do wdrożenia, a wdrożenie jest dużo ważniejsze, bo badania pokazują, że jako ludzie, Niezależnie od tego, jak dobre zrobimy badania, niezależnie od tego, jak dobrze znamy naszych klientów, to nadal, jako ludzie, jesteśmy dużo lepsi w poprawianiu niż w planowaniu. Więc ten etap wdrożenia, ten etap oceny efektywności, optymalizacji jest dużo, dużo, dużo ważniejszy niż etap planowania. I mówię to ja, gość, który zarabia na strategiach, więc coś w tym jest. I słuchajcie, to jest to i teraz. Eee, chciałbym. Z Wami przejść przez projektowanie strategii. Zrobię to w programie Miro. Będę sobie tutaj rysował. Sprawdzam już, czy to jest na pewno widoczne tak, jak chciałbym, żeby było. Tak, jest. Ok, więc teraz tak. Kiedy przychodzę do nowego klienta na warsztat strategiczny, czyli kiedy zaczynamy współpracę z nowym klientem, to pierwszą rzeczą, którą robimy, jest wyznaczenie celów. Czyli ja siadam naprzeciwko klienta, tak jak teraz siedzę naprzeciwko kamery i pytam: Drogi kliencie, po co ja tu jestem? Co ty chcesz osiągnąć przez marketing, przez sprzedaż? Jakie wyniki konkretnie chcecie osiągnąć w przeciągu na przykład roku? I teraz załóżmy, że klient, ja będę tu sobie notował, zaraz to powiększę spokojnie, że klient mówi: OK, słuchaj, Dawid, chcemy pozyskania. Chcemy pozyskania już rozszerzam, chcemy pozyskania 30 lidów, oczywiście kwalifikowanych, czyli takich, które mają sens miesięcznie. To jest nasz cel. Ponadto, jako firma, która dotąd działała głównie B2B, wymyśleliśmy, że mamy też taki segment, w którym możemy sprzedawać B2C, w którym możemy edukować klientów bardziej indywidualnych, którzy potem być może będą naszymi. Pracownikami, pracownikami albo klientami, więc chcemy też uruchomić kurs online i chcemy sprzedaży 20 dostępów do tego kursu online też miesięcznie. To jest nasz konkretny cel. I trzeci cel, chcemy, żeby udział tej sprzedaży B2C ogółem wzrosła do 10%. Bo taki mamy cel strategiczny. I to są nasze cele. I to jest rzecz wyjściowa, od której my zazwyczaj zaczynamy. I teraz drugą rzeczą, e, którą sobie analizujemy na takim warsztacie przy tworzeniu strategii, mówiąc oczywiście tak mocno skrótowo, jest to, że zadaję pytanie: OK, to są Wasze cele, super. Pytanie pierwsze: Jak dotąd te cele realizowaliście? Jak próbowaliście zrealizować dotąd te cele? I załóżmy, że w tym hipotetycznym przypadku klient mówi: OK, Tutaj nie robiliśmy nic z tym i z tym, bo to dopiero chcemy wdrożyć, ale pozyskiwaliśmy te lidy kwalifikowane w taki sposób, że wymyśleliśmy, że będziemy mieli bez. Co tu się wydarzyło? Czekajcie, muszę to zwiększyć. Tak jest. Że mamy coś takiego jak bezpłatna konsultacja, i ludzie zapisują się do nas na tę bezpłatną konsultację. I w kolejnym kroku po tej bezpłatnej konsultacji już są inne elementy sprzedaży. Nie będziemy się w to zakłębiać. Dzisiaj rozmawiamy bardziej o marketingu. Czyli w taki sposób dotąd to realizowaliśmy. I na tą bezpłatną konsultację ci ludzie zapisywali się ze strony www. z ofertą. Mieliśmy taką stronę, gdzie mieliśmy opisaną swoją ofertę, i na tej stronie call to action w kilku miejscach było takie: Zapisz się na bezpłatną konsultację itd. itd. Taki mieliśmy na to pomysł. Mieliśmy też na stronie internetowej spisane pięknie case studies i one też kierowały na stronę www. z ofertą. Taki dotąd mieliśmy na to pomysł, i teraz skąd braliśmy ludzi na tę stronę? E, mocno działaliśmy na LinkedInie, bo byliśmy na szkoleniu i tam powiedzieli, że LinkedIn jest super, więc nasi handlowcy mieli profile. Osobiste na LinkedInie i na tych to profilach zachęcali ludzi, żeby czytali nasze case study, żeby czytali stronę z ofertą i żeby zapisywali się na bezpłatne konsultacje. Taki mieliśmy na to pomysł. Ponadto nasi handlowcy, bo działamy B2B, więc mamy dział sprzedaży, robili prospecting. W tym prospectingu był cold mailing, głównie wykorzystywany, i tam zachęcaliśmy, żeby ludzie Zapisywali się na bezpłatną e, konsultację. Ponadto, to co robiliśmy jeszcze, to mieliśmy kanał na YouTubie, bo mamy takiego handlowca, który nie boi się występować przed kamerą. Mamy temat, który można merytorycznie opowiedzieć, e, i mieliśmy kanał na YouTubie e, i jego jakoś tam próbowaliśmy reklamować przez YouTube Ads. Przed reklamy na YouTubie, które tam targetowaliśmy sobie na. E, na kanały naszej konkurencji, na filmy, które mówią o tej tematyce, i tak dalej, i tak dalej. I w taki sposób próbowaliśmy dotąd pozyskiwać klientów. Proszę Was na czacie o potwierdzenie, że to na razie jest dla Was zrozumiałe, że to w ogóle jest dla Was widoczne i że jest OK. Tak, 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 tak. Dobra, mam potwierdzenie, więc lecę dalej. I to jest taki pierwszy etap, kiedy ja razem znaję, co ten klient w ogóle dotąd robił z tym, żeby te cele osiągać. I OK. I teraz kolejnym krokiem jest to, że ja mając ten wstępny pogląd, też sobie rysujemy na tablicy, przyklejamy kartki albo robimy to w miro, tak jak teraz i w kolejnym kroku pytam, okej okay, drogi kliencie, jak tobie te poszczególne rzeczy, które tu sobie rozrysowaliśmy, o których mi opowiedziałeś, jak one tobie działają, jakie miałeś dotąd efekty z tych działań, czyli pytam jak dotąd to działało, mówiąc skrótowo, nie chcę wam komplikować tematu strategii, Chcę to opowiedzieć Wam jak najprościej. Pytam, jak dotąd to działało? I pytam na konkretnych liczbach, bo teraz tak. Zauważcie, głównym celem, po jaki ja przyjechałem do tego klienta, jest to, że on chce mieć więcej lidów kwalifikowanych. Więc ja pytam Cię, drogi kliencie, jaka jest dotąd liczba lidów e, kwalifikowanych miesięcznie? Ile to dotąd było? O, ile to dotąd było? i klient mi mówi, że to był jakiś tam X, nie wiem, dajmy na to. I jeszcze jedna ważna rzecz, ja nie pytam, jak teraz mamy listopad i załóżmy, że dzisiaj jestem u tego klienta, ja pytam go o kilka miesięcy przed, najlepiej 12 miesięcy przed, żeby przedstawił mi informacje o wszystkich tych kanałach. Bywa, że klient nie ma takich danych, bo nie mierzył na przykład, nie wiem, efektywności prospektingu, bo nie był wysyłany przez automat, tylko ręcznie, nikt tego nie mierzył i tak dalej, nie mamy danych. Trudno, będziemy musieli te dane zbierać od zera, ale jak mamy dane, no to klient mówi na przykład nie wiem, od początku roku, że w styczniu było x, potem y i mam jakiś pogląd, jak to dotąd funkcjonowało, co pozwala wstępnie zobaczyć, czy ten cel 30 lidów jest realny, to raz, a dwa, zobaczyć trochę, na ile więcej na przykład my będziemy musieli zrobić, żeby ten cel osiągnąć. Bo jeśli klient dotąd średnio, powiedzmy w przeciągu ostatniego kwartału lidów pozyskiwał 25. To wymagane będą pewnie jakieś drobne optymalizacje, poszukanie wąskich gardeł i tak dalej. Ale jeśli klient powiedziałby, że miał tych lidów 10, a teraz on chce mieć 30, czyli 3 razy więcej, to nie wystarczy trochę poprawić strony, nie wystarczy dorzucić trochę może budżetu reklamowego na YouTubie, tylko będzie trzeba zrobić dużo więcej, 3 razy więcej, 3 razy lepiej, żeby to zadziałało. Więc to jest turbo istotne, żeby sprawdzić, jak dotąd pewne rzeczy działały na cyfrach. OK, idziemy dalej. Kolejny ważny cel, po który przyjechałem, sprzedaż kursu, czyli ile to było. Kolejny ważny cel, udział w sprzedaży B2C, w sprzedaży ogółem. Też pytam, jak to dotąd funkcjonowało. I teraz to są trzy główne cele, po które ja przyjechałem, więc je w głównej mierze sprawdzam, ale sprawdzam też, jak funkcjonował lejek. Jak funkcjonował lejek, czyli na przykład pytam o. Liczba bezpłatnych konsultacji, no bo lidy też mogły wpadać, nie wiem, z polecenia. Ktoś bezpośrednio mógł wpaść w proces sprzedaży bez tej bezpłatnej konsultacji, więc pytam, ile było tych bezpłatnych konsultacji, bo chcę wiedzieć, jak dobrze działała ta żółta karteczka bezpłatna konsultacja. Pytam dalej, jaka była liczba wejść, wejść na stronę z ofertą? I pytam, oczywiście, tak, jaki był procent zapisów na stronie? Z ofertą na bezpłatną konsultację. Będę pisał skrótowo, bo jest 19:26, wiadomo jak jest. Pytam dalej, jaka była liczba bezpłatnych konsultacji z prospektingu? Czyli sprawdzam taki główny wskaźnik prospektingowy, bo prospekting był po to, żeby ludzie się zapisywali na bezpłatną konsultację, więc pytam, OK, ilu tych ludzi się zapisywało na tę bezpłatną konsultację? Jak to wam dowoziło? Dopiero później, w kolejnym etapie, Schodzę głębiej, schodzę do tych cyferek, e, takich pozostałych, które mogę w ogóle mierzyć. E, na głównym poziomie sprawdzam najważniejsze kluczowe wskaźniki, czyli pytam też na przykład, jaka była, już nie będę dalej notował, dopowiem, ile ludzi weszło z LinkedIn'ów wam z profili osobistych na case study, ile tu, ile tu, jak wam działał LinkedIn. Nie pytam o zasięgi, nie pytam o to, ile wy macie w sieci ludzi, nie pytam o to, z iloma ludźmi wy nawiązaliście kontakt, bo to są jakieś czynniki wtórne, jakieś wskaźniki wtórne. LinkedIn był po to, żeby tu, tu i tu się działo. Taka była strategia. Tak wnioskuję. Więc pytam o te najważniejsze wskaźniki i je w pierwszej kolejności analizuję, bo jeśli LinkedIn nie dowoził tego lidów wejść na stronę tą, wejść na stronę tą, to LinkedIn nie działał. Niezależnie od tego, czy ktoś był gwiazdą LinkedIn'a i miał 100 polubień od osób z jakiejś grupy wsparcia, czy miał 50 komentarzy, jeśli nie dowodziło głównych wyników, to strategicznie LinkedIn nam nie działał. Kropka. I tak samo kanał YouTube. Ile było przejść na jakieś study? Ile z YouTube'a reklama kosztowała nam wyświetlenie filmu? Kluczowe wskaźniki sprawdzam. I to jest kolejny etap, etap jakby trzeci. Pytam, jak dotąd to działało. Etap czwarty to jest taki etap, który ciężko bardzo mi będzie tutaj wyjaśnić dokładnie. Ale to jest taki etap, kiedy ja zbieram informacje, co jeszcze działo się w tej firmie. Czyli bardzo mocno grzebiemy odnośnie tego, jak były na przykład robione te reklamy, kto je robił, od jak dawna je robił, jak te reklamy wyglądały. Czyli zagłębiamy się w każdą z tych rzeczy i robimy to po to, żeby raz znaleźć wąskie gardła, czyli znaleźć takie miejsca, które najbardziej z tego lajka nie działały, po to, żeby zobaczyć, gdzie możemy mieć największą dźwignię do tego żeby najwięcej nadrobić, czyli żeby najmocniej wpłynąć na to, że cel będzie teraz lepiej realizowany. Ekstremalnie istotna rzecz. Czasami się skupiamy na rzeczach takich, że. No dobra, nie wiem, strona internetowa załóżmy, że działała nam całkiem nieźle. Miała konwersję 4%, więc my ciśniemy, żeby zrobić 4,5% konwersji. A na przykład na reklamie na Facebooku można by poprawić wynik o 20%. To jest trudne, żeby to zauważyć, ale zazwyczaj większość kasy jest w. Pewnych wąskich gardłach do zrobienia, a nie w ciągłej optymalizacji czegoś, co i tak nam działa nieźle. Więc my trochę te. szukamy takich wąskich gardeł, i przygotowując się do webinaru, wypisałem sobie kilka takich hipotetycznych założeń, po to, żeby potem wam pokazać, jaki to ma wpływ na strategię. Wypisałem kilka takich sobie hipotetycznych założeń, ja je skopiuję sobie stąd, bo tu się przygotowywałem. I wam to po prostu przeczytam, żeby zaoszczędzić nasz wspólny, cenny czas. Ee, załóżmy, że po pierwsze, profile na LinkedInie przynosiły ogólnie słabe rezultaty. Czyli jak zrobiliśmy tę analizę, to wyszło, że LinkedIn nie działał nam najlepiej. Wyszło nam, że najlepiej ruch na stronę sprowadzał nam YouTube. Czyli YouTube to była nasza mocna strona, tamtych wejść było sporo. Ee, wyszło nam też, że Google Ad Search dostarczał dużo lidów. Ok, e, bo tu jeszcze możemy dodać, czekajcie. Że tu była kampania Google Ads. Zapomniałem o tym, mam to sobie rozrysowane, ale zapomniałem, już się poprawiam. Zakładamy, że tu była jeszcze kampania w wyszukiwarce na takie słowa kluczowe, które mogły kierować tego kogoś bezpośrednio do usługi. Czas. Bezpośrednio do usługi, i my zakładamy, że ta kampania w Google Ads, w wyszukiwarce, Dostarczała nam sporo lidów, działała ogólnie dobrze. <laughs> wyszło nam też, że musimy uruchomić lejek dla kursu online, bo to jest nowy cel, nowy kurs. My chcemy zacząć od zera. Wyszło nam na to, że mamy przestrzeń do tego, żeby podnieść jakość techniczną nagrań na YouTubie. Czyli ten YouTube działał nam nieźle, ale jak przeanalizowaliśmy to, jak robi to konkurencja, jak w ogóle można to zrobić, że można mieć lepszą kamerę, lepszy dźwięk, ciekawiej pokazywać pewne rzeczy, to wyszło nam, że ogólnie. Tam jest jakieś wąskie gardło, można to poprawić. Wyszło nam, że brakuje nam w lejku remarketingu, czyli nie kierujemy, nie wiem, jakiejś reklamy do osób, które były na stronie www, które były na stronie tej, które obejrzały jakiś film na YouTubie. Nie wykorzystywała ta firma, tak zakładamy, remarketingu w lejku. W prospectingu nie wykorzystujemy automatyzacji i w tym prospectingu też nie dzwonimy do klientów. Tylko wysyłamy maile, w procesie nie ma telefonów. I tu, na tym etapie kończy się etap diagnozy, etap audytu. W tym prostym jakby przypadku zrobiliśmy to w 20 parę minut, kończy się etap diagnozy. I teraz kolejna rzecz, którą robimy, to jest już takie planowanie. No dobra, mając tu jakieś założenia, mając diagnozę, mając cele, zastanawiamy się, dobra, jak mając takie wyniki dotąd, chcemy dojść do tych wyników, które są tutaj. I teraz w tym przykładzie zakładamy, że po pierwsze e, pojawia nam się kurs online, więc będziemy musieli mieć jakiś landing page, gdzie ten kurs online będzie sprzedawany. Zakładamy też, że ten kurs online ma nam napędzać trochę klientów tutaj, więc siłą rzeczy mamy nadzieję, że jak będzie sprzedaż kursów online, to część osób z tego kursu online zostanie naszymi klientami B2B. Czyli zainteresuje się nas stroną www z ofertą, tak chcemy ludzi kierować. Pierwsze założenie. Zakładamy, że ten kurs online będziemy próbowali sprzedawać na prelekcjach, bo mamy wiedzę, dzieliliśmy się ją na kanale na YouTube, ale robiliśmy to tylko online. A okazuje się, że w naszej branży też są jakieś eventy, jakieś konferencje, gdzie będziemy chcieli występować. Będziemy chcieli też występować gościnnie, występy gościnne. Będziemy chcieli występować też gościnnie w innych podcastach, na innych kanałach YouTube, bo widzimy, że w naszej branży takie kanały są. Tak przeanalizowaliśmy, ale dotąd tego nie wykorzystywaliśmy i chcemy też robić podcast. Podcast, który trochę będzie recyklingiem treści stąd, ale będzie bardziej skierowany do B2C, bo to była komunikacja B2B do klientów B2B, to będzie komunikacja do B2C. I takie mamy założenia i ten podcast Będziemy chcieli promować też przez reklamy na YouTube i przez reklamy w systemie Meta, czyli na Facebooku i na Instagramie, bo tam są nasi klienci B2C, czyli te dwie rzeczy chcemy zrobić. O, to na siebie kieruje. Dobra. I tak dodaliśmy sobie coś w lejku. W tym lejku B2B skupimy się bardziej na optymalizacji pewnych rzeczy niż na dodaniu nowych, bo dużo nowych dodaliśmy tu. A zakładamy też na przykład, że w tej firmie e, zasoby są w jakiś sposób ograniczone, bo nie wiem, ma jednego pracownika, a budżet, który chce przeznaczyć, też jest jakoś ograniczony. E, to stąd takie założenia. I teraz. Jedną rzecz, którą możecie zaobserwować, zaraz będę kontynuował, jak przejść od tego do spisania strategii i do spisania planu działań, czyli już do konkretów, ale zauważcie, jak to rysowałem ile razy użyłem słowa założenie. Załóżmy, że to zależy od czegoś i tak dalej. To jest jakby mocny sygnał, który chcę Wam przekazać, że stworzenie takiej strategii raz powinno być w dużej mierze oparte na tym, jakie macie zasoby. Co dotąd robiliście, ile pieniędzy możecie wydać albo czasu waszych pracowników, albo swojego na pewne rzeczy? I taka przekwida moim zdaniem jest jakby sednem pewnym stworzenia strategii i stawiam tezę, że firma samodzielnie wewnętrznymi zasobami nie jest w stanie opracować strategii marketingowej dla siebie. Raz przez to, że mamy pewne wąskie spojrzenie, jesteśmy do pewnych rzeczy przyzwyczajeni, pewne rzeczy widzimy przez błędy poznawcze w taki, a nie inny sposób, i nawet jak sobie zrobimy te cyfry, to pewne rzeczy typu, nie wiem, robimy jakoś kanał na YouTubie, i skąd mamy nagle teraz, jak siedzimy nad strategią, zobaczyć, że ten kanał na YouTubie można robić lepiej? To musi przyjść ktoś z zewnątrz i powiedzieć: Hej, ale ten kanał na YouTubie to możecie robić lepiej, ale ten prospecting to powinniście jeszcze zadzwonić, i tak dalej, i tak dalej. Nie widziałem jeszcze dobrze skonstruowanej strategii, która byłaby zrobiona siłą e, rąk wewnątrz tylko firmy, bez konsultacji na zewnątrz. Nie widziałem takiego case'u. E, duże firmy nawet, które mają swój dział marketingu, swoich mądrych dyrektorów marketingu wewnątrz, swoich specjalistów i tak dalej, one też konsultują to na zewnątrz. E, z tych względów, o których powiedziałem. To tak działa niezależnie od rozmiaru jakby firmy. Bo strasznie dużo rzeczy tutaj jest nie do zobaczenia, kiedy siedzimy w tym środku. Więc to jest moja pierwsza uwaga. Wiem, że bardzo dużo firm próbuje to robić samodzielnie, ale ja uważam, że się nie da. Ja, jak dla siebie robię strategię, to też się z kimś konsultuję. E, pomimo tego, że się na tym znam, to pewnych rzeczy siedząc w środku nie jestem w stanie zobaczyć, nie jestem w stanie wymyśleć, bo gdybym był w stanie co wymyśleć, to już bym to wymyślił e, i koniec. E, I już. Więc to jest taka bardzo ważna uwaga. I teraz, mając coś takiego, Przechodzimy do spisania strategii. E, to też pozwolę sobie skopiować z tego co przygotowałem wcześniej i wam przeczytać. E, Powiększyć, żeby było jeszcze lepiej widoczne. Strategia dla mnie e, to jest już takie przejście prawie do planu. E, różne są podejście do strategii. Ja mam akurat takie, bo widzę z doświadczenia, że tutaj moment od spisania strategii do przejścia do działania to jest nie, wiem, tydzień. E, i dla mnie strategie to są konkretne rzeczy, które my w ciągu roku chcemy zrobić w określony sposób. Czyli strategia zakłada podcast do klienta B2C. I teraz, oczywiście, w ramach strategii, i ja pokazuję to w uproszczony sposób, trzeba napisać, o czym my tam będziemy komunikować, jaka wartość będzie w tym podcaście, dlaczego ktoś będzie miał go w ogóle słuchać. Potem trzeba przejść do planu komunikacji, jasna sprawa, ale na najwyższym poziomie zakładamy, że robimy podcast, bo uwaga, jak sobie zakładamy w tym przypadku konkretnym, że będziemy robić podcast do klienta B2C od zera, to będzie nowa rzecz, którą ja na pomarańczowo zaznaczyłem, my ją dodajemy, to my możemy przyjąć założenia, że i wartość tego podcastu będzie taka i taka, będziemy mówić o tym i o tym, i plan komunikacji wygląda taki tak. Ale jak zaczniemy nagrywać te odcinki i nagramy ich 8, 16, 20, 30, to po jakimś czasie na pewno zawsze tak jest, zmienimy pewne założenia. Zauważymy, że ludzie to w sumie bardziej trochę chcą słuchać o tym i konwertuje nam to lepiej te komunikaty niż tamte. Więc musimy siłą rzeczy, być może zmienić wartość tego podcastu na inną, być może trzeba zmienić formę. Stąd dla mnie rozpisywanie się na dwie strony teraz o tym, jak ten podcast ma wyglądać, jak tam ma być komunikacja zrobiona, jakie tam ma być USP, ESP przemycane i tak dalej, nie ma zbyt wielkiego sensu. Chyba, że wydajemy na promocję tego podcastu, nie wiem, 50 koła, 100 koła. To możemy przeznaczyć 15 tysięcy na to, żeby zbadać mocno rynek, dowiedzieć się pewnych rzeczy od rynku na podstawie badań rynkowych. Okej, okay, duże firmy tak to robią i to jest spoko, ale jeśli my jesteśmy z MŚP, a podejrzewam, że większość z Was działa w MŚP albo ma firmę z tego sektora, czyli wydaje na ten marketing powiedzmy mniej niż te 100 tysięcy miesięcznie, to nie ma sensu tej strategii rozpisywać nie wiadomo jak, bo ona i tak się zmieni, jest duże prawdopodobieństwo. O tym mówi na szczęście coraz więcej marketerów, że tak to działa, i coraz więcej strategów, więc tak to po prostu jest. Strategia zakłada, że dodajemy kampanię YouTube Ads adresowaną do klienta B2C, dodajemy kampanię Facebook Ads adresowaną do B2C. To wiemy tu, że ma ściągać ruch na podcast, dodajemy pozyskiwanie występów gościnnych i rozpisujemy sobie skąd, gdzie konkretnie te występy gościnne, na jakich kanałach my chcemy wystąpić strategii, rozpisujemy to szczegółowo. Ja tutaj nie chciałem Was jakby też zarzucić tekstem, bardziej chcę metodykę, sposób myślenia Wam przemycić na tym webinarze. Zakładamy, że optymalizujemy proces prospektingu w B2B, czyli raz, robimy automatyzację, bo tego nie było, dwa, dodajemy telefony, bo ich nie było, a one mogą podnieść skuteczność prospektingu. Trzy, zatrudniamy freelancera do obróbki materiałów wideo po to, żeby podnieść jakość tego wideo, bo zauważyliśmy tu, że jakość można podnieść, więc to ma przełożenie na to, ten nowy lejek, który powstał, bo mamy taki cel, ma przełożenie na to. Pięknie się to spina, pięknie ta strategia wynika jakby od celów, przez analizę obecnej sytuacji, po zaplanowanie działań, jak my konkretnie zrobimy to, że tu ma być 20 dostępów kursu online. Kolejną rzeczą, którą się robi, jest symulowanie wskaźników, czyli jak tu chcemy sprzedać. 20 kursów online miesięcznie, to zakładamy na przykład, że z podcastu sprzedamy 10 z występów gościnnych 5, z prelekcji 5. To jest wyssane z palca. Więc to są pewne założenia, ale na podstawie tych założeń możemy określić, że na no dobra, skoro z występów gościnnych mamy sprzedać 5 kursów online, to prawdopodobnie tych występów będzie musiało być tyle i tyle, albo tyle i tyle wyświetleń. One będą musiały mieć, żeby to miało sens. To są pewne estymacje. Tutaj jak mamy te wskaźniki z B2B już, no to wiemy, że jak było bezpłatnych konsultacji teraz 20, a my chcemy lidów 30, to bezpłatnych konsultacji być może musi być o 50% więcej. Stąd pewnie 50% więcej będzie musiało pójść albo stąd, albo stąd, albo stąd. I tak sobie do góry, jak przechodzimy, ok, to jak tu musi być więcej ruchu, no to może tu trzeba zwiększyć budżet, albo może więcej, trzeba zwiększyć budżet na kanał YouTube, żeby więcej spływało tu, żeby więcej spływało tu, żeby więcej było tego. Nie? I w taki sposób sobie do tego też podchodzimy. I ostatnią rzeczą, którą robimy, jakby jest to, że tą strategię, jak mamy spisane rzeczy, które chcemy zrobić w ramach tej strategii, to przechodzimy do celi i planu działań. Na przykład na pierwszy kwartał 2024 roku i działania, które chcemy zrobić w pierwszym kwartale, są takie. Ok, patrzymy. Podcast do klienta B2C. To załóżmy, że w pierwszym kwartale my chcemy rozpisać plan komunikacji podcastu B2C. Pierwsze działania, jakie chcemy zrobić. Mamy kolejną rzecz, występy gościnne. Kampanii nie odpalamy, bo na razie mamy plan komunikacji w ogóle do stworzenia i nad tym musimy usiąść. A wiemy, że mamy tylko dwóch pracowników więc wiemy, że jak mamy do wdrożenia też inne rzeczy, to nie zrobimy tego w tydzień. Bo jesteśmy racjonalni i wiemy, że tak to działa. Kolejna rzecz to tu patrzymy występy gościnne, pozyskiwanie występów gościnnych. Zakładamy, że w pierwszym kwartale chcemy pozyskać na przykład 5 występów gościnnych, bo policzyliśmy sobie ile tych występów musi być, żeby ileś tam kursów nam się sprzedało. Zakładamy też, że proces prospectingu w całości uda nam się zoptymalizować w pierwszym kwartale 2024 i już w pierwszym kwartale ten prospecting ma iść w sposób zautomatyzowany i z dzwonieniem. Zakładamy też, że zrekrutujemy tego kogoś do obróbki wideo i tak dalej, i tak dalej. Zakładamy być może, tu pominąłem pewne rzeczy, ale z uwagi na czas, remarketing na przykład. Dodajemy remarketing, czyli dodajemy kampanię na przykład, GDN, Google Display Network, czyli tą kampanię graficzną, która śledzi nas po internecie i ona będzie zachęcać do zapisania się na bezpłatną konsultację, czyli strategia zakłada uruchomienie kampanii Google Display Network. Tak? I cele tutaj to jest uruchomienie tej kampanii w pierwszym kwartale 2024 roku. Na przykład tu może być też, nie wiem, co tu jeszcze, Google Ads Search dostarczał dużo lidów. Czyli może zastanawiamy się nad zwiększeniem budżetu tu. YouTube skoro działał, to też coś z tym YouTube'em musimy zrobić. Profile na LinkedInie przynosiły słabe rezultaty, więc tutaj w strategii może być to, że nie wiem. Odkrywamy jakby czemu ten LinkedIn działał słabo, bo na przykład nie wiem, nie było żadnych publikacji albo wiadomości, które wysyłaliśmy były takie wiecie, chamskie sprzedażowe wiadomości, tak handlowcy mieli na to pomysł i po prostu musi do firmy przyjść, ktoś im pokazać jak to robić, czyli cele i plan działania. Tu to jest na przykład przejście szkolenia albo zapisanie się na mentoring z tego jak pozyskiwać klientów na LinkedInie. Jakiś konkret też wynikający ze strategii. Proszę was teraz w tym momencie, bo zrysowania w Miro to byłoby tyle. Prosiłbym was o Informacje na czacie, czy to jest dla Was zrozumiałe? Czy ten proces, tak jak pokazałem Wam teraz, jak ja podchodzę z klientami do tworzenia strategii, czy to dla Was ma jakiś sens? Czy to się wydaje czymś, co jest do wdrożenia, a nie jakimiś magicznymi opowieściami? Okej, okay. tak sensownie, tak dobrze poukładane. Dobra, jest ktoś, dla kogo to ma sens. I teraz chcę jeszcze wrócić do pliku taktycznego, żeby pokazać Wam, co z tego rysowania. Przemek pyta, co będzie dalej. Już Przemku ci pokazuje. Teraz tak. Zobaczcie, w pliku taktycznym w cele spisuję sobie te cele, które tam w lewym górnym rogu w Miro sobie spisałem na start, określam jak będę to mierzył i do kiedy chcę je zrealizować. Jak zrealizujemy cel, to jest to, co było w lewym dolnym rogu, co była strategia, czyli zapisuję sobie konkretne rzeczy, które mają się zadziać żeby te cele zostały zrealizowane. Lejek, tu robię kopiuj i wklej na przykład z Miro i rozrysowuję sobie, jak ten lejek ma wyglądać. Plan działania, tu jest na pierwszy kwartał, to też rozrysowałem w Miro, to też robimy sobie kopuj i wklej, czyli cele to jest, nie wiem, plan stworzenie planu komunikacji KPI, będzie gotowy plan komunikacji. Działanie pierwsze, które ma być w tym, w tym kierunku podjęte to na przykład spisanie value proposition głównych propozycji wartości dla tegoż planu komunikacji. Rozpisanie dziesięciu pierwszych tematów odcinków, rozpisanie konspektu na przykład pierwszych dziesięciu odcinków planu komunikacji dla tegoż podcastu i tak dalej i tak dalej szczegółowo tu sobie rozpisujemy przechodzimy z tej karty. Poprzez tą kartę w tą. Ta karta jest ważna, to jest karta plan działania. Zaraz Wam powiem, jak z tym żyć tak na co dzień. Potem, KPIE to jest miejsce, w którym zapisujemy sobie, w jaki sposób będziemy mierzyć efektywność poszczególnych rzeczy. Czyli, jak mieliśmy na przykład tam kluczowe wskaźniki, 3. to jest najważniejsza rzecz, jaką mierzymy: czyli liczba kwalifikowanych leadów, liczba sprzedaży kursu online, udział sprzedaży B2C w sprzedaży ogółem. Trzy kluczowe rzeczy i one się znajdują tu na górze, pogrubione. Tu nawet jeszcze jest pogrubienie. Eee, pogrubione tutaj u góry te wskaźniki zapisujemy i z miesiąca na miesiąc zapisujemy, ile tego w danym miesiącu było. I tu z prawej strony możemy sobie dodać, że cel na 2023 to było tyle i tyle lidów. Eee, suma na razie jest taka i taka na październik, i realizacja celu. Ja tutaj zawsze sobie z formuły wpisuję procent realizacji celu, czyli jak, nie wiem, skończył się październik, no to jest 10 dwunastych roku i na 10 dwunastych roku to powinno być zrealizowane 10 dwunastych celu i pytanie, na ile procent ten cel jest zrealizowany na ten moment. Zaraz regularnie jakby przekładać tę efektywność na konkretne działania, czyli co robić, jak coś nie działa i jest tu na czerwono, czyli widzimy, że na razie wygląda na to, że tego celu nie zrealizujemy. Co zrobić, jak jest na zielono? Co zrobić, jak jest na żółto? Tu mam jeszcze dwie zakładki. Marka. Czyli tutaj zapisujemy sobie strategicznie, bo to też jest istotne. Mi bardziej dzisiaj zależało na tym, żeby pokazać Wam ten lejek, ale zapisujemy też markę. I teraz. Podejść do tego jest tyle, ile jest specjalistów w zakresie, nie wiem, strategii marki, strategii komunikacji. Każdy ma swoją metodykę. Ja stawiam na prostotę, czyli zapisuję dwie kluczowe rzeczy, które moim zdaniem są przy marce najważniejsze czyli jakie wartości dla klientów daje marka, czyli jak my mamy być kojarzeni, że co my dla klienta robimy, jakie nasze wartości mają być komunikowane w pierwszej kolejności. Jak my te wartości chcemy udowadniać, czyli Reason to believe. Skoro mówimy, że na przykład, nie wiem, układamy marketing i to jest nasza wartość, czyli nie mówimy, nie wiem, że zwiększamy super efektywność albo że mamy super obsługę klienta, tylko kierunkujemy się na przykład nie wiem, na układanie marketingu, to jak my udowodnimy klientowi, że rzeczywiście ten marketing umiemy ułożyć? I tu sobie wypisujemy udowadniacze? I to pod kątem marki, moim zdaniem, jest takie dwie rzeczy, które są absolutnie kluczowe. Dużo ważniejsze rzeczy dzieją się w tym arkuszu. To jest akurat arkusz, który ja częściej wykorzystuję w B2B niż na przykład, nie wiem, e-commerce. I tu rozpisuję sobie klientów pod kątem takim, kim jest ten klient, po pierwsze, jaki to jest segment, kim jest ten klient, jakie on ma problemy, jakie on ma wyzwania, czyli co on chce osiągnąć, czego on się boi i co go denerwuje. To sobie rozpisuję i potem rozpisuję sobie coś takiego, jak: Proces zakupowy. W B2B to jest bardzo ważne, w B2C też, ale w niektórych branżach trochę mniej. Nie chcę się tu wdawać jakby w szczegóły, bo, bo nie to jest moim głównym tutaj przekazem. Rozpisujesz sobie proces zakupowy pod kątem takim, że klient na początku zazwyczaj w B2B ma jakiś problem, ma jakieś wyzwanie, czyli zastanawia się, jak coś rozwiązać. Potem jak znajduje rozwiązania, to się zastanawia, czy to rozwiązanie na pewno jest dobre. Jak działa to rozwiązanie, potem się zastanawiam, kto może to za niego zrobić, i potem porównuję sobie oferty z innymi, mówiąc tak skrótowo. To też są rzeczy, które ja w ramach strategii tutaj rozpisuję, po to, żeby do każdego z tych elementów, czyli dopasować komunikację, czyli żeby strona internetowa poruszała obiekcje na danym etapie. Czyli, jak mamy stronę internetową, tą z ofertą, którą miałem w tym lejku, to ona jest na etapie tego, że klient szuka rozwiązania. Nie? Czyli na przykład, jak wy byście szukali kogoś, kto wam zrobi strategię marketingową, to na mojej stronie internetowej jest zakładka Strategia, bodajże tak się nazywa. I ja na tejże stronie muszę. Odpowiedzieć Wam na przykład na obiekcje, które możecie mieć. A możecie mieć obiekcje takie, że na przykład nie, wiem, strategia jest droga, czyli ja na swojej stronie mówię wprost, ile to kosztuje u mnie. E, może być taka, że a może to strategia wcale nie jest potrzebna. Na te obiekcje też odpowiadam na stronie. Możecie się zastanawiać jeszcze nad tym, że. No dobra, ale są niepewne czasy, wszystko się zmienia, no to po co mi strategia? O tym też muszę napisać na stronie. I wy też, jeśli znacie obiekcje klienta na poszczególnych etapach. Tu wcześniej klient może mieć obiekcję taką, że dobra strategia jest bez sensu. Trzeba działać eee, i tak Jeśli znam te obiekcje to na poszczególnych etapach ja mogę je e, mogę na nie odpowiadać, mogę się do nich ustosunkować, mogę pomóc jakby klientowi zrozumieć pewne rzeczy. Eee, Stąd, jakby też warto w ramach strategii to rozpisać. E, I tak to wygląda. Tu mam jeszcze dwie zakładki. E, zakładka rekomendacja. To jest po to, że ja z klientami działam tak. Zaraz ja wam to zresztą opowiem, że raz na miesiąc robimy sobie audyt wszystkich kanałów marketingowych. E, czyli sprawdzamy wszystkie kanały pod kątem tego, co możemy zrobić w danym kanale lepiej. I ja im tu zapisuję rekomendacje. I teraz, jak robicie. Jak będziecie pracować, jakby we własnej firmie, ze swoim zespołem albo z jakąś agencją zewnętrzną, to też dla każdego kanału komunikacji, który sobie w lajku, jakby zaplanujecie, możecie sobie na koniec miesiąca zapisać rzeczy, które chcecie w kolejnym miesiącu, kwartale poprawić. Bardzo polecam mieć taki arkusz. I tu mam jeszcze arkusz spotkania, i do tego teraz chciałbym przejść, czyli chciałbym Wam powiedzieć, jak na bieżąco te strategie weryfikować, i jak ten arkusz potem wykorzystać, żeby z tą strategią żyć. Jak sobie to rozrysujemy, jak sobie zaplanujemy, jak przejdziemy do planu działania, czyli wyznaczymy sobie konkretnie na ten kwartał, co my chcemy z tej całościowej strategii wdrożyć, to warto robić cykliczne spotkania. Warto je oprocesować, robić zawsze w ten sam dzień, tygodnia, miesiąca albo kwartału. Ja tak współpracuję z klientami i robić. Następujące rzeczy. Raz na tydzień ja z klientami się spotykam na 15-30 minut i wiem, że dużo firm tak robi: jakby we mnie, radzą sobie. Czyli raz na tydzień robimy spotkanie i rozwiązujemy bieżące problemy. Czyli się spotykamy i rozmawiamy o tym, jak nam idzie wdrażanie tych działań, które były zaplanowane na dany miesiąc. Czy one są realizowane tak, jak miały być realizowane. Czyli bardziej rozmawiamy mniej o wynikach, a bardziej o działaniach. Czy my realizujemy to, co mieliśmy realizować, i rozmawiamy sobie ja akurat z klientem o tym, jakie problemy ma klient, czego nie wie, co sprawia, że jakieś zadanie jest odkładane, gdzie są jakieś takie problemy, które trzeba rozwiązać. I wy w zespołach swoich, nie wiem, ze swoim wspólnikiem, ze swoim pracownikiem marketingu, nie wiem, z agencją możecie też sobie takie spotkania robić. I to robimy. Raz na tydzień, żeby pchać strategię, żeby pchać działania, żeby było robione. Mówiąc wprost i żeby rozwiązywać drobne problemy, które na pewno po drodze się pojawią, żeby nie odkładać też pewnych rzeczy, że na przykład nie wiem, wiemy, że mieliśmy rozpisać plan komunikacji, mamy to zrobić do końca listopada, ale jest 28 listopada i w sumie to jeszcze nie zaczęliśmy. Jak spotykamy się co tydzień, to jak jest już, nie wiem, drugi tydzień, a my nawet nie zaczęliśmy i robimy to z jakimś zespołem, to już raczej ktoś walnie pięścią w stół i powie. Kurczę, może w końcu to zaczniemy robić. Nie? Jak są takie cykliczne spotkania, i niezależnie też od ilości pracy, którą mamy, robimy zawsze te spotkania co tydzień. No to te zadania siłą rzeczy są wdrażane. Strategia nie jest odkładana na półkę, tylko jest wdrażana i jest dobrze. Na koniec każdego miesiąca natomiast robimy trzy rzeczy: uzupełniamy cyferki, czyli w tym arkuszu KPI. Wpisujemy rzeczy, które w tym miesiącu się zadziały, jakie były wyniki tych poszczególnych, kluczowych wskaźników, i też wskaźników dotyczących kanałów marketingowych, bo o tym chyba nie wspomniałem. mówiłem o tych trzech kluczowych, ale musimy opomierować każdą z tych takich naklejek, które ja w miro rzuciłem, czyli na przykład, jak działały nam reklamy na YouTubie. No, kluczowym wskaźnikiem tam będzie pewnie, nie wiem, budżet tych reklam, jaki był koszt. Pozyskania, nie wiem, tysiąca wyświetleń, i to będziemy chcieli optymalizować. W przypadku, nie wiem, na przykład, LinkedIn profile osobiste, to będziemy mierzyć, ile było wejść na kanał na YouTube, ile na case study, ile na bezpłatną konsultację. I to będziemy mierzyć. I takich wskaźników tam pewnie będzie, nie wiem, 30, jak ktoś ma bardziej rozbudowany system, czasem jest 60, a czasem jest 10, ale te wskaźniki na koniec miesiąca uzupełniamy, robimy audyt, przegląd wszystkiego. E, czyli sprawdzamy, czy na pewno wszystko dobrze nam idzie, co możemy zrobić lepiej i aktualizujemy sobie plan działania. Czyli znowu sprawdzamy, co zostało zrobione w danym miesiącu i co ze strategii musimy wziąć i, i zrobić w tym miesiącu. E, bardzo ważna rzecz. I na początku każdego kwartału aktualizujemy strategię, czyli idziemy do tego Miro. E, idziemy ogólnie do strategii i trochę bawimy się w takie podważanie tej naszej strategii, czyli szukamy takich miejsc, w których możemy tę strategię poprawić, usprawnić, miejsc, w których znowuż robimy trochę taki warsztat strategiczny, ten warsztat zerowy, znowu go powtarzamy, siedzimy 4 godziny i zastanawiamy się, jak to wszystko można zrobić lepiej, być może coś trzeba wyrzucić ze strategii, to jest ten moment raz na kwartał, nie częściej, bo jest też tendencja naturalna do tego, że nie wiem, po miesiącu widzimy, że coś nie idzie, więc trzeba wywalić agencję reklamową, zwolnić ją, my już nigdy nie robimy reklam w Google Ads albo przestajemy robić SEO, bo nie ma z tego wyników. Jak zapinamy to, że możemy to zrobić tylko raz na kwartał zmienić strategię, to jest mniejsza szansa, że popełnimy po prostu jakąś głupotę, która wynika, nie wiem, z emocji albo z tego, że nie wiem, akurat jest słabszy tydzień albo coś tam się zadziało. Więc my strategię aktualizujemy nie częściej niż raz na kwartał. I w taki sposób ten arkusz strategiczny żyje w każdej tej zakładce, bo o klientach, o marce też raz na kwartał dajemy sobie prawo do tego, żeby to zmienić, bo te rzeczy ewaluują po prostu. To nie jest tak, że jak zrobimy strategię, to przez 10 lat musimy się jej trzymać i koniec. Jak marka jest bardzo duża, to wtedy często tak jest, ale tutaj też to nie jest takie proste, żebym wam to wytłumaczył w 5 minut. Są pewne rzeczy, których lepiej nie ruszać, od których warto nie odbiegać bardzo, ale pewne rzeczy drobne można zmienić. No wiem, reason to believe naturalnie może nam coś dojść nowego, nie wiem, coś fajnego, jakieś nowe, fajne case study. Pojawiliśmy się gdzieś w mediach i tak dalej, to będzie ewaluować. Propozycja wartości też może się zmienić, bo możemy zauważyć, ktoś pisał na czacie, że ma startup. No w startupie przecież to się zmienia. Często, e, bardzo często e, ta propozycja wartości, więc uczepianie się tego, że e, opcje są dwie w zasadzie. Nie robię strategii, bo jestem startupem e, i tak się to u mnie zmieni i wtedy pomijamy jakby ten cały strategiczny proces i trochę działamy po omacku, to jest źle e, i drugie źle jest takie, że zrobiłem strategię, więc teraz na siłę będę musiał się trzymać tej propozycji wartości, nawet jak widzę, że ona jest bez sensu i nie rezonuje z moją grupą docelową. I to też jest źle. Najlepiej zrobić coś po środku, czyli ok, spisujemy strategię, ale dajemy sobie prawo do tego, że ona może się zmienić, bo coś nowego odkryjemy, czegoś się nauczymy, coś zaobserwujemy. Dlatego tak ważne jest cykliczne monitorowanie tych rzeczy, cyferek, komunikacji i w cyklach, jakby sprawdzanie, co możemy zrobić lepiej, itd., itd. I takie podejście do strategii. Ja też lubię mówić, że nie jest ważne to, żeby tę strategie spisać, ale ważne jest, żeby myśleć i pracować w sposób strategiczny. Czyli ważniejsza jest ta umiejętność kminiania w sposób strategiczny niż samo zrobienie strategii. I takie jakby działanie daje Wam kilka rzeczy. Pierwsza rzecz, działasz w oparciu o plan. Czyli jako właściciel wiesz co w twojej firmie się dzieje i co będzie się działo w kolejnych kwartałach. To jest mega ważne. Nie zastanawiasz się co ten marketing robi, co będziemy robić za miesiąc, a może tutaj byłem na fajnym szkoleniu, gdzie ktoś powiedział, że fajne to jest nie wiem TikTok. I może warto tego TikToka wdrożyć. Nie robisz takich rzeczy, jak masz spisany plan. Możesz to sobie zaparkować i jak będzie koniec kwartału to rzucić ten temat. Słuchajcie, może zaczniemy robić TikToka, ale zespół powie: Okej, okay, ale przecież my dowazimy te lidy, to po co dodawać coś nowego, skoro cel jest realizowany. Dobra, to może trzeba zmienić cel, nie? Ale to już jest lepsza rozmowa, to co ja teraz prowadzę, niż taka, słyszałam, że TikTok jest zajbisty róbmy od poniedziałku TikTok. To jest masakra. Jak macie plan, to takich rzeczy się robi mniej. Mierzycie efekty. Jak macie rozrysowany sobie lejek, to wiecie, co mierzyć, bo wiecie. Te strzałki mają coś robić, gdzieś mają klienta pchać, więc mierzycie tak, jakby te strzałki, jak te strzałki działają. Czy dobrze działają, czy nie. Więc wiecie, co mierzyć, więc trochę trudniej też jest Wam wcisnąć kit przez agencję. Trochę trudniej też jest Wam zamydlić oczy wskaźnikami, które nie są tymi strzałkami, tylko są jakimiś mniej ważnymi rzeczami, więc to jest bardzo ważne. Trzy, możesz prognozować wyniki, bo jak sobie uzupełnisz wskaźniki za 12 miesięcy wstecz, te kluczowe. To trochę zaczynasz widzieć, czego możesz się spodziewać w przyszłym miesiącu. Nie, że jak leady, ilość lidów uzupełnisz sobie za 12 miesięcy wstecz, liczba wejść na stronę, liczbę we na YouTube, przejścia gdzieś tam, to możesz trochę bardziej wiesz, czego się spodziewać. I wiesz, że musisz coś więcej zrobić, bo samo się nie zadzieje, bo przez 12 miesięcy, jak się nie zadziało, to raczej to, że przyjdzie jakaś super agencja, super specjalista, może nie sprawić, że coś super się zadzieje, tylko może coś trzeba zrobić więcej. Więc możesz prognozować w ogóle. Wiesz, w co inwestować, bo widzisz na cyfrach, które kanały działają, a które nie. Wiesz, co robi marketing? Wiesz, co robi agencja, co robi freelancer, co robi twój pracownik, wspólnik, i tak dalej, i tak dalej. No, i jedna z ważniejszych rzeczy nikt cię nie oszuka. Jak mierzysz? Jak masz co miesiąc wyniki, jak wiesz, na czym ta strategia polega i dlaczego ona jest tak zrobiona, a nie inaczej, to ciężej jest cię po prostu szukać. I trochę głównie jest moja taka rola, jak współpracuję z klientami, że jestem trochę takim pośrednikiem między zarządem najczęściej, a agencjami, freelancerami, pracownikami. Jestem po środku. Bardzo ciekawa rola, uwierzcie mi. I trochę jakby to działa tak, że jestem od tego, żeby nikt nie oszukiwał firmy, nie wiem, zarządu, żeby nikt nie czarował, że coś działa lepiej niż działa w rzeczywistości, bo umówmy się, agencje marketingowe mają tendencję do tego, żeby pewne rzeczy czarować czasami. Więc jeśli to mierzysz twardo i wiesz o co tu chodzi, to ciężej będzie ciebie po prostu szukać. I teraz mam dla Was. Prezent, niespodzianka, o której mówiłem pewnie zresztą. Ten plik taktyczny, ten Excel wyślę po webinarze. Jeżeli ktoś będzie chciał wziąć sobie jakąś jego część, coś zaimplementować, tak by śmiało, nie mam z tym problemu. E, możecie tam też zmieniać, jakby róbcie z tym po prostu co chcecie, co wam jest wygodne. Ten plik w formie Excel wam e, wyślę. E, teraz pojawia się pytanie pewnie w waszej głowie, okej, okay. Od czego zacząć? Mam nadzieję, że to pytanie jest mniej więcej e, jasne, e, ale jeśli pojawia się ono w Waszej głowie, to moja odpowiedź, oczywiście, e, jak bardzo często ze sceny brzmi, e, od strategii. E, I teraz, jeżeli chcielibyście, e, to mogę Wam w tym pomóc naturalnie. E, wspomnę tylko, jakby pokrótce, jak ta pomoc może wyglądać, i później przejdziemy już do sesji QA. Więc powoli możecie. Też myśleć o tym, jakie pytania chcecie zadać. W jaki sposób ja pomagam? Zaczynam od warsztatu strategicznego, tak jak zresztą wspomniałem, czyli przyjeżdżam do firmy na 6-8 godzin, czasami na 2 dni nawet, czasami wystarcza trochę mniej. I zadaję wam różne pytania właśnie o cele, o to, co dotąd robiliście, jak to działało nie? Analizuję raporty, analizuję to, ile wydawaliście pieniędzy na marketing, ile wydawaliście na agencję, czy ta agencja robi dobrą robotę, czy nie. Jakich macie pracowników, czy oni mają kompetencje do tego, co robią, gdzie macie wąskie gardło, co możecie zrobić lepiej, co musicie dodać, czy w ogóle to ma sens, i tak dalej, i tak dalej. Pozyskuję dużo informacji od was na warsztacie strategicznym, potem jadę sobie do swojego biura z tymi informacjami, spotykam się ze swoim zespołem i przez 2-3 tygodnie mniej więcej tworzymy dla was strategię. Czyli rozrysowujemy lejek, opisujemy szczegółowo, jak to ma wyglądać, jak te poszczególne elementy lejka macie wdrożyć, przedstawiamy wam to jako propozycję, wy mówicie, jest ok, albo. Tego nie rozumiemy, tego nie rozumiemy, to nam czym zdaniem jest bez sensu. Docieramy jakby tą strategię wspólnie. W momencie, w którym podajemy sobie ręce, uznajemy, ok, ta strategia obu stron jest ok, wzdrażajmy ją, to przechodzimy do współpracy doradczej, gdzie ja co tydzień się z Wami spotykam na Weekly, gdzie robimy to, o czym mówiłem. Co miesiąc wykonuję dla Was audyt i raz na kwartał znowuż przyjeżdżam do Was na te 6-8 godzin. Siadamy i znów robimy ten warsztat, gdzie zastanawiamy się, co poprawić. Czy ten jak ma sens, czy strategia jest dobrze wdrażana, co trzeba poprawić, co trzeba zmienić, co może trzeba dodać. Czyli trochę robię na stałe dla Was to, co było na tym slajdzie. Weekly, końc, miesiąca, początek kwartału. Jestem po prostu w tym z Wami trochę jako zewnętrzny dyrektor marketingu, zewnętrzny marketing manager. Po prostu pozwalam Wam oszczędzić kasę. Na tym, że nie musicie kogoś takiego wewnątrz zatrudniać, a macie mnie w takiej usłudze abonamentowej. I jeśli chcecie o tym porozmawiać, to ja dla uczestników dzisiejszego webinaru daję możliwość czegoś takiego jak bezpłatna konsultacja. Możecie przejść na stronę internetową moją slash zadzwon albo wejść w kod QR, albo wejść w link, który pewnie zaraz u góry się pojawi, pojawi się pewnie też na czacie, Kinga, która ze mną jest, to, to pewnie zadba, i tam wypełnić formularz, albo bezpośrednio do mnie, nie wiem, napisać sms -a. znajdziecie pewnie na tej stronie też maila, napisać i wtedy ja porozmawiam z wami, czyli umówimy się na rozmowę telefoniczną, gdzie porozmawiamy o waszym marketingu, o waszych celach, o waszych problemach. Zajmie to 20-30 minut. Ja wskażę pewne obszary, które takie intuicyjnie przyjdą mi do głowy, czyli będzie to forma bezpłatnej konsultacji, tak? Ale porozmawiamy też naturalnie o tym, myślę, że nie muszę tutaj was jakby czarować, czy ja będę w stanie w jakiś sposób wam pomóc w tym poukładaniu Powiem wam też no po prostu jakby to wyglądało. Jeżeli to było dla was interesujące, jeżeli będziecie chcieli pomocy mojej, to mogę wam pomóc. A jeżeli po prostu przez 20-30 minut chcecie o tym pogadać, to też dla uczestników tego webinaru taką możliwość daję. Nie będę was spamował, nie będę po was dzwonił, nie będę was followował milion razy, także spoko, spokojnie nie robię takich rzeczy. Więc jeśli potrzebujecie 20-30 minut jakiejś konsultacji rozwiązania jakiegoś jednego pojedynczego problemu to zapraszam was na tą bezpłatną konsultację na którą możecie się zapisać przez formularz na tej stronie albo bezpośrednio do mnie nie wiem wysyłając smsa wysyłając maila ok i teraz teraz jest ten moment kiedy to jestem otwarty na wasze Pytania. Okej, okay, widzę, że link się pojawił, fantastycznie, i już teraz tak. Widziałem pytanie od Damiana, które pojawiło się, czekajcie, będę wyświetlał pytania w ten sposób. Pytanie od Damiana, Ty robisz w AC, Ty wszystko robisz w AC Damian, bardzo bym Cię prosił, żebyś doszczegółowił to pytanie, o co tutaj pytasz, o co, czym jest to wszystko. Jak trochę doszczegółowisz, o co tutaj chodziło, to postaram się na to pytanie odpowiedzieć, bo nie do końca je po prostu rozumiem. Lara pyta, czy plik dostaniemy mailem. Tak, już pewnie pytałaś, zanim o tym powiedziałem. Tak, plik dostaniecie na maila. Jak tylko skończy się webinar, to wam tego maila wyślę razem z tablicą w MIRO bez. Ale będzie nagranie tego webinaru, które wyślę jutro rano do Was, więc będziecie mogli sobie to odtworzyć. Po prostu, wrzucę to nagranie na YouTube. Będziecie mogli przejść do tego nagrania i tam sobie to nagranie obejrzeć. OK, Przemek pyta. Co robisz, jeśli szef nie chce udzielić szczegółów o finansach firmy, czyli wynikach? Boi się, że za dużo się dowiemy. Nie wchodzę wtedy w taką współpracę. W sensie. Finansach firmy. Mnie interesują najczęściej przychody i te finanse, które są powiązane z marketingiem, czyli ile ktoś wydawał na agencję, na freelancera, bądź też na pracowników i jakie miał budżety reklamowe. To po stronie kosztów mnie interesuje, czyli nie interesuje mnie, nie wiem, leasingi na samochód i inne takie rzeczy. Nie jest to dla mnie istotne, ale przychód zazwyczaj jest. No, jeśli to jest e-commerce, no to przychód hello. Jakby muszę wiedzieć, ile ten przychód wynosił. Nie? Jeżeli to jest B2B, to przychody zazwyczaj nie pytam. Bardziej tam rozmawiamy o LIDAch, o, o tego typu rzeczach i potem, jaki jest procent konwersji na sprzedaż. Bardziej takie tematy tam poruszamy, ale po prostu, jeśli widzę, że szef się czegoś boi, chce coś ukrywać, to nie wchodzę w taką współpracę, bo wiem, że w długiej perspektywie ona i tak się nie uda. Nie? E, bo ja podchodzę do tego, że obustronnie nie możemy sobie cisnąć kitów, mówiąc kolokwialnie. Czyli ja klientowi nie mówię, że coś działa lepiej, niż działa w rzeczywistości. I proszę też klienta, żeby on mnie nie kłamał, że coś działa lepiej, niż w rzeczywistości działa w tej firmie. No bo tylko wtedy jakby tworzenie strategii ma sens i też taka długoterminowa współpraca doradcza ma sens. E, Okej. Okay. Pytanie, czy ktoś jeszcze chce o coś zapytać? E, Tutaj chyba niczego nie pominąłem. E, chyba się coś pojawiło. Tak, jest. E, Przemek pyta: Co robisz, jeśli dwie firmy, na przykład agencja od Google Ads, e, nie ma wyników i zrzuca winę na kiepską www, a firma od www nie wie, co ma robić, bo mniej się zna, czyli nie ma tej współpracy między dwoma firmami? Jak pomóc w takiej sytuacji? E, po pierwsze, jakby analizuję wskaźniki, czyli staram się dojść do tego, czy. Za to, że coś nie działa, bardziej wina jest po stronie yy, strony internetowej, czy bardziej po stronie kampanii. Częściej z doświadczenia wiem, że jest po stronie strony internetowej, bo kampania, jeśli ktoś dobrze się zna na ustawieniu kampanii, to tam zazwyczaj nie ma jakichś czarów, które można zrobić i ona nagle będzie przynosić lepsze wyniki, po prostu ją się ustawia tak, jak się powinno. Czasami jest kwestia słów kluczowych, ale dużo więcej można zrobić ze stroną internetową i dużo częściej firmy mają zaniedbane strony internetowe, no bo też zmiana strony internetowej to bardzo często jest spory koszt albo spory problem, bo wiadomo, jak się rozmawia z programistami, z ludźmi z IT. Więc na początek na pewno bym zdiagnozował sytuację, gdzie leży ten problem. No i potem jakby zaproponował rozwiązanie. No i jeśli czy to agencja, czy ta firma nie byłaby w stanie tego rozwiązać, no to szukamy kogoś innego, kto będzie w stanie to rozwiązać. Jakby proste. Dużo miałem już przypadków, że po warsztacie strategicznym albo jakaś agencja dostawała wypowiedzenie, albo jakiś freelancer dostawał wypowiedzenie, albo czasami jakiś pracownik dostawał wypowiedzenie, albo był przenoszony do innej pracy. Jakby po to trochę mnie firmy zatrudniają, żebym. Taką robotę dla nich zrobił, czyli wytknął im palcem, że słuchajcie, to jest bez sensu, tu przepalacie kasę. Tego nie możecie robić, jeśli wam zależy na dobrym wyniku. Taka jest, jakby moja praca, więc zdarzało się. Nie, mam nadzieję, Przemek, że, 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 że. Odpowiedziałem. Pyta Paweł, ile miałeś klientów, dla których przeprowadziłeś strategię od początku do powiedzmy 6 miesięcy wdrożenia? Liczyłem to pół roku temu. Teraz tak, ja swoją współpracę z klientami, super w ogóle, że o to pytasz, bardzo ważna rzecz, z chęcią na to odpowiem. Dzielę swoją karierę taką doradczą, strategiczną na dwa etapy. Był taki etap, że robiłem strategię dla klientów, ale nie byłem przy wdrożeniu, czyli byłem strategiem, który opracowywał strategię i potem jak klient chciał konsultację, to on przychodził, brał konsultację, ale wdrażał ją w dużej mierze sam, nie było mnie przy doradztwie. I wtedy współczynnik strategii, które ja opracowałem, a które były wdrożone w perspektywie, ja sprawdzam, roku, czyli czy po roku klient nadal wdraża strategię, to było uwaga 13%, czyli kompletny dramat, tak? 13% strategii, które opracowałem, do pewnego momentu było wdrażane. I wtedy wpadłem na to, przy pomocy też nie ukrywam, jakby konkurencji czyli tego, że widziałem, że dużo firm. Idzie w doradztwo marketingowe, co mnie pchnęło do tego, że ok, być może warto z tymi klientami być na stałe w formie właśnie doradczej. I zacząłem z tymi klientami wdrażać te strategie. Nie mierzyłem tego ostatnio, ale mierzę jakby czern, czyli ile klientów mi wypada. I teraz to wychodzi mniej więcej tak, że po opracowaniu strategii 70% klientów ze mną zostaje. I powyżej 6 miesięcy. Wiesz co, chyba wszyscy. W sensie, jak ktoś ze mną przekracza kwartał współpracy. Bo teraz tak, dużo klientów mi odpada po warsztacie. Bo to jest moment, w którym ja jadę do firmy na 6-8 godzin i my się bardzo mocno poznajemy. I bywa tak, że albo coś klientowi nie pasuje we mnie. W moim sposobie, nie wiem, komunikacji, bo czasami jestem bezpośredni, i mówię, nie możecie, nie wiem, czegoś tam robić. A klient mówi. Że musimy, musi być ta osoba zatrudniona, bo ona jest, nie wiem, rodziną tego kogoś z zarządu. Nie? E, ja zazwyczaj jestem w takich sytuacjach bezpośredni e, i mówię: OK, ale ja nie biorę odpowiedzialności wtedy za to, za to i za to, skoro ta osoba będzie to robić. Albo musimy zmienić strategię pod tę osobę. Bywa, nie to, to też jest rzecz, jakby której nie ma w tych książkach, które są za mną. No ale to jest też element strategii, nie? Trzeba dopasowywać do tego, co jest w firmie, a ja bywają takie również. Więc to wygląda tak, że 70% po warsztacie ze mną zostaje. I jeśli to przekroczy pierwszy kwartał, czyli jeśli po drodze nie wyjdzie coś, że coś nam nie pasuje, co się zdarza, no bo przy sprzedaży jakby nie zawsze jest tak, że wszystkich skwalifikujesz dobrze i że wiesz po rozmowie, tam nie wiem, po 30 minutach spotkania, że na pewno Wam się ułoży. To wygląda to w ten sposób. Więc mam nadzieję, że jakoś Tobie odpowiedziałam. Fajnie w ogóle, że pytasz. Bardzo ważna rzecz. Czy w strategii stosujesz wykresy poza liczbami? Nie. Eee, nie. W sensie nie jestem fanem wykresów, ja jestem człowiek Excel trochę, eee, chociaż jestem też kre kreatywny i lubię w komunikację, eee, ale wykresów nie stosuję. Eee, w sensie nie niewiele potrzeby. Jak mam klientów, którzy lubią wykresy, to oni zazwyczaj robią sobie je sami. W sensie jaki jest jakiś fan wykresów, to on sobie te wykresy tam sam dzierga, eee, zazwyczaj w tych arkuszach. Nie? Bo te też, jakby ja Wam pokazałem, taki base y, tego pliku taktycznego. Prawda jest taka, że jak mam klientów, y, to każdy plik taktyczny każdego klienta wygląda inaczej. Nie? Bo każda firma czegoś innego potrzebuje y, i ten arkusz mocno ewoluuje w trakcie, i to jest spoko. Nie? Bo każda firma czegoś innego potrzebuje i, i już, więc wykresy, jak już to sami sobie robią. Czy lepiej korzystać z agencji marketingowej kompleksowo, czy z wielu wyspecjalizowanych? To zależy. Eee, powiem Ci tak. W przypadku moich klientów, bo o tym się mogę wypowiedzieć, najczęściej jest tak, że korzystamy bardziej z wielu wyspecjalizowanych niż z jednej kompleksowo. I trochę wynika to z tego, że mało jest agencji, które ogarniają wszystko. Bo jak jest agencja, na przykład jakaś bardzo znana, która zatrudnia 90 osób, nie? I oni robią, nie wiem, Facebook Ads, Google Ads, pomagają ci w influencer marketingu, mogą ci też doradzić i yy, nie wiem, mogą ci zrobić wideo, yy, mogą ci zrobić content i tak dalej, to te 90 osób, tam może być tak, że jakiś dział mają super mocny, czyli nie wiem, są zajebiści w Facebook adsach, a trochę mniej są zajebiści, nie wiem, w kontencie albo w czymś tam, yy, szyję teraz jakby z głowy na bieżąco, yy, to bardziej idziemy w to, że szukamy, jak mamy, nie wiem, YouTube adsy, to szukamy kozaka w YouTube adsy. Albo agencji, albo freelancera. Freelancer zazwyczaj jest tańszy. Jak firma umie w procesy, umie rozmawiać z ludźmi, to freelancer też jest bardzo często wystarczający. Ja bardzo często firmom polecam freelancera, bo oni są po prostu tańsi. Nie mają tego zwisu kosztowego, które mają agencje. Nie muszą być siłą rzeczy jakby tak drodzy. E, dlatego też ja jestem freelancerem, e, między innymi. E, więc bardziej w tę stronę idziemy, że z wielu wyspecjalizowanych niż z tego, że mamy jedną agencję z niej jakby korzystamy w wielu różnych segmentach bo w sumie nie znam agencji która wiele różnych segmentów by ogarniała dla moich klientów, ja teraz zazwyczaj pracuję na budżetach takich około 50-150 tysięcy więc tam mamy siłą rzeczy sporo kanałów i zazwyczaj od każdego kanału jest ktoś I jako jest ktoś, kto to spina fajnie wszystko razem w firmie, kto kuma marketing i umie sprawdzić, kto dowodzi poszczególne rezultaty, no to wtedy taki system działa bardzo fajnie. Znów Przemek pyta. Jako strateg, co jest dla Ciebie najważniejsze w agencji, którą polecasz do realizacji strategii. Przemku. Pozwolę sobie odesłać Ciebie z tym pytaniem do swojego kanału na YouTubie, znajdę link. Przepraszam, że w tle będę szukał, ale to zajmie mi. Mniej czasu niż odpowiadanie teraz na pytanie. Prześlę ciebie do filmiku, w którym pokazuję, jak rekrutować agencję reklamową albo freelancera. Wrzuciłem na czacie link do YouTube'a. W tym filmie opowiadam, jak krok po kroku, jakby rekrutować agencję, freelancera, więc myślę, że tam znajdziesz odpowiedź na to pytanie, coś dla mnie najważniejsze w agencji, którą polecam do realizacji strategii. No, nie mam też tak, że mam jakieś agencje ulubione. Bardziej staram się z klientami na bieżąco rekrutować, więc nie jest tak, że ja mam koszyk z ludźmi, których polecam, bo to niesie ze sobą wiele ryzyk, bo nie zawsze jest tak, że to, że agencja w jakiejś firmie się sprawdziła, no to w tej może się nie sprawdzić, nie? Bo człowiek, który będzie to wykonywał, może kumać tę branżę, a tej może nie kumać. Więc to jakby jest różnie bywa. Więc Zazwyczaj po prostu robimy rekrutację z klientem według tego schematu, który pokazuję na filmie, więc mam nadzieję, że tam znajdziesz odpowiedź. Gosia pyta, jakie proporcje ustawić? Google Ads versus SEO? Gosiu, to zależy. Nie jestem w stanie odpowiedzieć. Jeżeli chcesz, zapisz się na bezpłatną konsultację. Jak będziemy mieli 20-30 minut, to pewnie będę w stanie tobie odpowiedzieć na to pytanie, bo tu musiałbym zaradzić tobie, Pewnie z 3 do 5 pytań pomocniczych. No, więc polecam, jakby bezpłatną konsultację. Zapisz się na spokojnie, nie, nie spamuję po tym, jak wypełnisz ten formularz, więc sobie o tym pogadamy i odpowiem ci bezpośrednio, bo ten temat jest po prostu złożony. Okej, okay. Piotr pyta. W case study na swojej stronie WW piszesz. Dodatkowo sprzedaż konji.pl bazowała głównie na ruchu z wyszukiwarki Google. To niebezpieczna sytuacja, brak dywersyfikacji to duże ryzyko. Ale na początku spotkania pokazałeś wykres innego klienta, który 87% ruchu przychodów miał zalegro. Tam wyczułem, że odradzasz im zbyt dużą dywersyfikację. Wiesz co, w tym konkretnym przykładzie, który nie jest jakby zmyślony i jest naprawdę realnym case'em, nad którym teraz pracujemy, było tak, znaczy idea była taka, że klient... Wydawał na Allegro, już nie pamiętam, czy to było dwa czy cztery koła, proporcjonalnie dużo mniej niż na inne kanały, działo się tak przez dwa kwartały, i klient nie wychwycił tego, że ta proporcja jest taka, jakby chora. nie Bo wiadomo, że na Amazonie, na przykład, który tam był, trzeba na początku trochę włożyć, żeby potem więcej wyjąć. Eee, tak jak to w życiu bywa. Eee, więc ok. Bardziej mi chodziło o pokazanie, nie o odradzanie dywersyfikacji, bo ten klient robił to po to, żeby się zdywersyfikować, ale robił to źle. W sensie wrzucił dużo tam i zaniedbał Allegro. Eee, więc to jakby bardziej o to mi chodziło, a nie o odradzanie dywersyfikacji, bo dywersyfikacja jest spoko. Tylko trzeba też wiedzieć, jakby gdzie my mamy mocne strony. I my z tym klientem jakby od jakiegoś czasu walczymy z tą dywersyfikacją i przyznam szczerze, że na razie średnio nam idzie. Stąd jakby czasami, widzisz, to jest znowu złożoność strategii, nie? Czasami jest tak, że dywersyfikacja nie wychodzi, bo się okazuje, że nasz biznes działa dobrze, bo jesteśmy kozakami w Allegro. I jak przenosimy to co robimy na Allegro i próbujemy się dywersyfikować to po prostu nam to nie wychodzi albo będziemy potrzebowali dużo czasu żeby to nam wyszło. Nie? I niekoniecznie dobrym pomysłem jest pakowanie od razu tych tam dużych pieniędzy koło chyba 20-30 tysięcy w inne kanały tak na start tylko może versus dwa koła które były na Allegro. Nie jest to może najlepszy pomysł na start. Bardziej taka idea mi tu jakby przyświecała. Okej, okay, Przemek, widzę, że dziękuję pewnie za filmik. Pytanie, czy ktoś jeszcze chce o coś zapytać? E... Dobra, widzę, że ktoś pisze wiadomość. E... Więc jeszcze poczekam. E... Czy możemy liczyć też na tę mapkę w Miro? Danuta, czekajcie, wyświetlę też to pytanie, żebyście widzieli, na co odpowiadam. Czy możemy liczyć też na tę mapkę w Miro. Ja będę wysyłał nagranie tego webinaru. Więc samej mapki, jakby nie będę udostępniał, tą mapkę będziecie mogli zobaczyć po prostu na nagraniu, czyli sobie odtworzyć Cofnąć, zobaczyć, jak to pokazywałem. Będzie nagranie jakby tego webinaru, więc będziecie mieli okazję tę mapkę sobie odtwarzać dowoli. Mam nadzieję, Danuta, że, że będzie ok Jak w taki sposób to, to zrobimy. Paweł pisze, że super. Danuta też pisze, że super uff Ok, słuchajcie. To jeśli nie ma więcej pytań, to, to dziękuję Wam za dziś. Mam nadzieję, że ktoś z Was zacznie działać strategicznie po tym dzisiejszym spotkaniu, że z częścią z Was spotkam się na bezpłatnej konsultacji w formie telefonicznej i trzymam kciuki po prostu za Waszą efektywność. Zapraszam też Was na mój kanał na YouTubie. Zrobiłem sobie teraz małą przerwę od cotygodniowego cyklu Strategiczne Piątki, ale to dlatego, że szykuję coś poważniejszego i jeszcze fajniejszego od grudnia, więc mam nadzieję, że że tam zajrzycie, o Przemek pisze, że fajny gość z Ciebie, super, <laughs> bardzo mi miło Przemku, to mam nadzieję, że będziemy mieli okazję się usłyszeć na przykład na bezpłatnej konsultacji. Więc zapraszam Was na YouTube a. i tyle. Dzięki Wam za dzisiaj, trzymam kciuki za Wasz marketing, do zobaczenia przy kolejnej okazji, trzymajcie się, dobrego wieczoru Wam życzę, cześć.